i naukowym w sensie dosłownym, gdzie zwykle oznacza układ o stabilnej i spójnej, lecz notabene niezbyt uporządkowanej strukturze, jak i metaforycznym, zwłaszcza gdy wraz z narodzinami internetu niemal natychmiast przeniknęła do społecznych i prywatnych sfer naszego życia i swym globalnym zasięgiem została nas w biurach i domach i oblotła nas dzień codziennych. Abstrakcja struktury sieci, metafora wizualnie bardzo nośna, niemal natychmiast została zaadoptowana w wielu dziedzinach naszej aktywności, nie włączając sztuki, co może dziwić w kontekście działalności tak dalece zindywidualizowanej jak artystyczna twórczość, promująca oryginalność i swego rodzaju osobność. Obecność pojęcia sieci w sztuce ma oczywiście związek z jej komercjalizacją i rozumieniem dzieła sztuki jako materialnego dobra funkcjonującego na globalnym artystycznym rynku. W tym sensie adekwatniej jest więc mówić o sieci w znaczeniu, jaki przyjmuje ona w naukach ekonomicznych. Drugim i o dziwo najbardziej rozpowszechnionym jednak sposobem funkcjonowania pojęcia sieci w kulturze jest zjawisko zjednoczenia się instytucji wspierających rozwój sztuki niekomercyjnej, festiwali, centrów kulturalnych, producentów, niezależnych stowarzyszeń, fundacji, rzadko, ale także osób fizycznych, stowarzyszenia we wspólnych działaniach na rzecz promocji, wymiany informacji, we wszelkich artystycznych przedsięwzięciach, myśl zasady, że w grupie zarówno raźniej, jak i łatwiej. Intensywny rozwój tego typu zrzeszeń, zwłaszcza w Europie, w ostatnich dekadach ma bowiem swoje źródła przede wszystkim w narodzinach Unii Europejskiej, jednej wielkiej kontynentalnej sieci i stworzeniu specjalnych programów promujących i sobicie wspierających współpracę pomiędzy wieloma ośrodkami i krajami. Dla sztuki niekomercyjnej, od zawsze borykającej się z problemem niedostatecznej ilości finansowych środków, sieci stały się zatem szansą na pozyskiwanie dodatkowych funduszy bez rezygnacji ze swych ambitnych, niekomercyjnych, artystycznych celów. Spośród wszystkich dziedzin sztuki zaś współczesny taniec, najbardziej mobilny i od zawsze niemal z definicji swojej wielokulturowy, odnalazł w formule sieci idealny model nie tylko międzynarodowej, ale i lokalnej aktywności. Sieć i sieciowanie, angielskie network i networking, stały się zatem zarówno praktyką, jak i ogólną filozofią, a często także podstawową strategią na przetrwanie. I tak sieci o wszelakim zasięgu zaczęły pojawiać się jak grzyby po unijnym finansowym deszczu. Od bodaj największej, powołanej na początku lat 80. IETM, Informal European Theatre Meeting, dziś już nie tylko europejskiej, ale i światowej, zrzeszającej ponad 400 członków z wszystkich dziedzin sztuk performatywnych, poprzez te skupione wokół jednej dziedziny sztuki, na przykład tańca, tak jak promująca młodych twórców, licząca 34 kraje sieć prezenterów tanecznych Airways, której głównym polskim partnerem jest Fundacja Ciało Umysł Edyta Kozak. Czy wspierająca taneczną edukację sieć DanceWeb, której partnerem jest Stary Browar, czy najnowsza sieć europejskich domów tańca European Dance House Network, w skrócie EDN. Dalej przez sieci łączące zaledwie kilka krajów ośrodków o podobnym profilu artystycznym czy wspólnej misji, tutaj na przykład można wymienić Jardin d'Europe, skupiającą 10 ośrodków i festiwali, koprodukującą spektakle, przyznającą coroczne nagrody i produkującą młodych choreografów sieć Junge Hunde, oraz nieistniejącą sieć prezenterów producentów Transdance, której partnerem po raz pierwszy w historii polskiej sieciowości był poznański Zamek, oraz sieć APA, Advancing Performing Arts, której partnerem jest Śląski Teatr Tańca, czy choćby skupiająca kraje nadbałtyckie, do których Polska o dziwo nie została zaliczona, organizująca spotkania tanecznych naukowców i profesjonalistów sieć Ketchia. Last but not least to sieci lokalne i narodowe, wspierające najczęściej mobilność artystów i dyfuzję spektakli, taka jak choćby szwajcarska sieć REZO, czy wspierana przez państwo holenderska praktyka gwarantująca produkcjom podróżowanie po wszystkich miastach, teatrach w całej Holandii, finansowane przez rząd podróżowania. Sieci oplotły taneczną Europę i wciąż niezmiennie pozostają podstawowym sposobem wspierania międzynarodowych działań oraz pozyskiwania unijnych i nie tylko środków finansowych. Stały się naturalnym elementem europejskiego krajobrazu i nikt dziś nie pyta już, czym są i z czym się je je. Od kilku lat jednakże, głównie za sprawą ich rosnącej liczby, i nie wiem, czy ktoś jest w stanie nadążyć za ilością pojawiających się corocznie sieci, rodzi się naturalna wątpliwość, czy ilość przekłada się na jakość. A bezpośrednio także z powodu zawrotnego tempa rozwoju IETM, niejako sieci symbolu, której monstrualne rozmiary zaczynają przerastać możliwości ogarnięcia i przesłaniać jej istotę, coraz częściej wśród tanecznych profesjonalistów słychać głosy kwestionujące ogólną sieciową praktykę. Sieciować czy nie sieciować? Oto jest pytanie coraz częściej dzisiaj stawiane.
Jakkolwiek idea pozostawania swego rodzaju sieciowym outsiderem kusi, jako wyraz zachowania artystycznej i politycznej niezależności i indywidualności w uwikłanym w setki relacji współczesnym i nie tylko tanecznym świecie, nie ulega jednak wątpliwości, że na odpowiedź nie sieciować mogą pozwolić sobie jedynie organizacje i instytucje z kraju, gdzie istnieją także alternatywne formy wspierania artystycznej działalności. Lub też pionierzy sieciowości, którzy na budowaniu tego swoistego systemu spędzili większą część ostatnich dekad i dziś, niejako w proteście przeciw zatraceniu oryginalnych idei, o czym za chwilę, ostentacyjnie wypisują się z sieci, zabierając ze sobą jednakowoż wszystkie wypracowane przez lata kontakty, umożliwiające im kontynuację niezależnej pracy. Modne stało się także ostatnio programowe niezapisywanie się do żadnej sieci w ogóle i uczynienie z tego faktu wystarczająco atrakcyjnej cechy, by niejako poza oficjalnym systemem uwieść podobnie myślących partnerów, udowadniając wbrew powszechnemu przekonaniu, że do zdobycia kontaktów i rozpoczęcia współpracy żadna sieć nie jest tak naprawdę nikomu potrzebna. W pewnym sensie nie można odmówić takiemu stwierdzeniu racji, bo przecież współpraca ośrodku odbywała się zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej na długo przed globalną karierą sieciowości. Jednak poprzez podobne pseudoanarchizujące deklaracje i działania nie da się nie zauważyć faktu, że oto tworzy się w ten sposób nic innego, jak tylko nowa sieć. Niesformalizowana sieć przeciwników sieciowania. Każdy, kto temu zaprzeczy, musi zostać nazwany hipokrytą. Jedno jest bowiem pewne. Sieć jest wszechobecna i nie ma od niej ucieczki. Właściwie postawione pytanie zatem, zwłaszcza w polskim kontekście, gdzie sztuka sieciowania w najlepszym wypadku zaledwie raczkuje, powinno brzmieć nie tyle sieciować czy nie sieciować, ale jak sieciować, by nie zachłysnąć się nowo odkrytymi możliwościami, uniknąć pułapek i niebezpieczeństw naszych poprzedników i właściwie wykorzystać potencjał sieci w celach wspierania rozwoju rodzimej sztuki, tańca i choreografii. Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmiemy, mam nadzieję, w niniejszej kongresowej dyskusji oraz w ramach pokongresowych refleksji oraz, na co bardzo liczę, podczas bliskich sieciowych działań. Pozwolę sobie jednak niniejszym na małe wprowadzenie tego tematu. Przygotowując się do mojego wystąpienia specjalnie dla Ryszarda, zrobiłam podstawowy research, rozpoczęłam od podstaw, czyli od definicji. I moją uwagę zwrócił zwłaszcza opis hasła ze słownika języka polskiego PWN. Będę teraz cytować. Podaje ono, że sieć to plecionka z nici lub sznurka służąca do łapania ryb, żagli do chwytania zwierząt, o drobnych, przecinających się liniach, system krzyżujących się przewodów, dróg, ulic i tym podobne, ogół placówek określonego typu obejmujących z tym zasięgiem jakiś teren, cieniutkie nitki snute przez pająki, także rozpięta pajęczyna, i wreszcie pułapka lub zasadzka na kogoś oraz zorganizowana grupa ludzi prowadzących tajną działalność. Definicja ta zwraca uwagę na pejoratywne, swego rodzaju nawet automatyczne zabarwienie słowa sieć zawsze obecne w potocznym języku. Wskazuje także na odwieczne niebezpieczeństwa, jakie się z każdą siecią wiąże. U podstaw każdej nowo powstającej sieci znajdują się zawsze te same cele, różniące się nieznacznie w zależności od specyfiki konkretnej sieci. Generalna misja, której nikt nie kwestionuje, a którą będę tu cytować nie bez powodu za misją sieci symbolu IETM, obejmuje zazwyczaj pragnienie stymulowania rozwoju sztuki i jej jakości poprzez inicjowanie i ułatwianie nawiązywania profesjonalnych kontaktów, wspieranie dynamicznego przepływu informacji oraz upowszechnianie wiedzy i promocję wypracowanych praktyk gwarantujących osiągnięcie powyższych celów. Pragnieniem i celem sieci, to wciąż są cytaty z IETM, jest przewidywanie i wspieranie najnowszych trendów w światowej sztuce, łączenie wieloletnich organizacji dzielących wspólne zainteresowania w dziedzinie sztuk performatywnych, służba w katalizowaniu międzynarodowych partnerstw i wymiany doświadczeń, umacnianie sektora sztuk performatywnych poprzez dostarczanie nowych argumentów w walce o należne im w kulturze miejsce oraz wspieranie rozwoju profesjonalistów, wpływanie na publiczną politykę poprzez aktywny udział w debatach na temat kultury oraz poprzez bezpośrednie interwencje i wreszcie, tu cytat dosłowny, zrzeszanie w sektorze kultury jej aktorów poprzez międzynarodową i neutralną naturę działalności IETM. Nie muszę tu chyba zwracać Państwu uwagi na budzące często co najmniej mieszane emocje i podejrzenia odcienie słów aktor i neutralny, funkcjonujące w codziennym języku, a zastanawiające zwłaszcza w powyższym kontekście. W
W październiku bieżącego roku po raz pierwszy w historii jedno z dwóch dorocznych walnych zgromadzeń sieci IETN, zrzeszającej także wiele polskich festiwali i organizacji, odbędzie się w Polsce, w Krakowie. Na każde spotkanie zjeżdżają się prawie wszyscy członkowie sieci oraz liczni zaproszeni goście, w tym wypadku tysiące uczestników, wielu z nich nigdy w życiu nie mających szansy się spotkać, w dżungli zaplanowanych na zjazd akcji. Każdemu takiemu spotkaniu towarzyszy program artystyczny, a więc wielki market. Oraz ogólne hasło, wokół którego budowane są dyskusje, seminaria, także wszelkie działania towarzyszące. Zespół przygotowujący krakowskie spotkanie, do którego miałam zaszczyt zostać zaproszona i który notabene w dużej części składa się z osób niereprezentujących członków IETN, zaproponował, by polski zjazd odbył się pod dość zaskakującym hasłem – party. Angielskie słowo party ma wiele znaczeń. Podstawowe to oczywiście partia polityczna oraz zabawa. U podstaw każdej nowo powstającej partii leży zawsze szczytna generalna misja służenia dobru ogółu, z którą nikt zazwyczaj nie dyskutuje. I podobno kto za młodo nie był socjalistą, ten na starych będzie świnią. A potem jak jest, każdy z nas wie najlepiej, zwłaszcza w Polsce. Na szczęście swego rodzaju nadzieją na autorefleksję dla IBM jest fakt, że główny sztab sieci rezydujący w Brukseli zaakceptował polską propozycję i hasło tegorocznego zjazdu będzie party. Do Krakowa zapraszamy więc na wielkie sieciowe party, a pytanie na dziś i dla nas zatem nie brzmi. Jak sieciować, by wykorzystać potencjał sieci w celach wspierania rozwoju sztuki tańca i by nasze sieci nie okazały się zorganizowaną grupą ludzi prowadzących tajną działalność, ani tym bardziej pułapką lub zasadzką na kogoś, kto może okazać się nami samymi i tańcem w Polsce. Zachęcam do rozmowy. Zostało nam trochę czasu. Możemy rozpocząć dyskusję. Serdecznie zapraszam. Państwo wiedzą, że są do dyspozycji mikrofony. Proszę unieść rękę i będziemy wręczać mikrofony, bo Państwo mogli zabierać głos. Bardzo proszę. Nie wiem, czy to zmęczenie już to znać o sobie, tak? Według programu, no mamy pół godziny, myślałem, że może. Troszeczkę do poprzedniego bloku, ale to jednak chyba też się wiąże z tym, który był omawiany teraz. Padło takie stwierdzenie, że z władzą można się dogadać i to jest jak najbardziej prawda, bo dogadujemy się z ludźmi, porozumiewamy się z ludźmi, z każdym można się porozumieć. Problem z porozumiewaniem się z władzą jednak jest na tyle specyficzny, że władza się zmienia w różnych cyklach, mniej lub bardziej regularnych. No i niestety bardzo często, cóż z tego, że dogadaliśmy się czy porozumieliśmy się z jedną osobą, z jedną frakcją, skoro przychodzą następne wybory i najczęściej przy władzy jest już kto inny. I zawieszam w powietrzu temat, tylko chcę zwrócić uwagę po prostu na ten fakt, że samo porozumienie się z kimś jest na pewno pozytywne, tylko niestety co zrobić, żeby wypracować formułę możliwą do powielenia, a nie tylko jeden przyjacielski kontakt. Dziękuję. Nie, ja mam pomysł, jak odpowiedzieć. Nie, dlatego, że mi się wydaje, że powstanie instytutu jest najlepszym przykładem, jak w przeciągu jednej kadencji doprowadzić do konkretnego faktu. To znaczy od momentu deklaracji ministra do powoływania instytutu minął rok. Oczywiście ja bym od razu tutaj chciała powiedzieć, że ja się dawno temu pozbyłam takich naiwnych wizji, że polityce, politykom zależy na kulturze, co jest zawsze ostatnie na liście i tak dalej. Ja może zamiast się łudzić i liczyć na to ciągle, zaczniemy też liczyć na to, że oni się zaczną rozmawiać naszym językiem,
Nie wierzę, ale my możemy się zacząć porozumiewać ich językiem. To znaczy, zacznijmy od siebie, to co nam się udało w forum, co jest naszym największym, chyba nawet większym według mnie niż Instytut Tańca, bo na razie jeszcze to jest Instytut Muzyki i Tańca. Więc o wiele większym osiągnięciem jest to, że udało nam się to, co się nie udało przez 20 lat naszym poprzednikom, to znaczy zawiesić na kołku nasze wcześniejsze animozje, czy jakieś nieporozumienia, czy zwykłą niewiedzę na własny temat i zacząć się spotykać i konsekwentnie wspólnie dążyć do celu. I to się udało w przeciągu jednej kadencji tak naprawdę, bo my się spotykamy od 2 lat i już mamy instytucje, już mamy pewien fakt polityczny, a więc nie da się temu zaprzeczyć. Wydaje mi się, że tylko zrozumienie, że nie możemy przestać udawać czy robić z siebie dzieci specjalnej troski i ofiar, ale po prostu wziąć się do roboty i zacząć się uczyć języka, którym się posługują i formą, w jakim się posługują urzędnicy, tylko to nam zagwarantuje jakiekolwiek zmiany. Tak, tu się zgodzę, że na pewno Instytut pokazuje, że to porozumienie jest możliwe, zwłaszcza właśnie dzięki przekroczeniu podziałów, dzięki temu, że środowisko w dużej mierze się zjednoczyło, że reprezentanci różnych jego, jak to powiedzieć, no fragmentów, nie mam lepszego słowa w tej chwili w głowie, zaczęli ze sobą współpracować. Raczej chodziło mi o wskazanie problemów na mniejszą skalę, tak, mniejszych instytucji czy organizacji, jakkolwiek je rozumiemy. Jak wypracowywać trwałe porozumienia, odporne na zmiany personalne władzy. Ale na pewno, no to jest przykład, który budzi optymizm. Chętnie oddam mikrofon. Nie zagadnę się na stałe. Podzielić swoją opinią. Właśnie, Grzegorz Mańtak, wicedyrektor Wielkiego Teatru Tańca. Właśnie podobnie myślę tutaj, jak Państwo przed chwilą powiedzieli, że chyba kongres i instytut, myślę, że... Znaczy kongres dlatego może być sukcesem, bo powinniśmy zacząć mówić bardziej w większej skali. Wtedy politycy, czy się zmienią, czy się nie zmienią, będą jakby poddani presji temu, że rozpoczynając jakieś projekty duże, w znaczeniu infrastruktury przede wszystkim, to co było poprzednio, albo jakichś projektów merytorycznych, to wtedy oni już się nie mogą z tego wycofać, bo jest za duży nacisk społeczny. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że jakby wydaje mi się, że ta sama artystyczność, o którą nam najbardziej chodzi, to jakby jest sensem naszego spotkania, jednak musi być powstrzymana przez moment albo w odpowiedniej proporcji przyłożona, że jednak najważniejszą jest teraz stworzenie pewnego zaplecza organizacyjno-programowego, strukturalnego, który pozwoli na to, że jak stworzą się te, nie powiem instytucje, ale te narzędzia administracyjno-prawne różnego rodzaju, czy NGOsy również, to wtedy dopiero będzie mogła za tym iść no, taka merytoryczność, o którą nam chodzi. Ja tylko chciałam dodać, że słyszałam na konferencji w grudniu, kiedy spotkali się przedstawiciele kuratorzy Byłego Bloku Wschodniego, ale także podczas Węgierskiej Platformy Tańca w styczniu, przypadek irlandzki. Myśmy się jeszcze tego nie nauczyli, natomiast Irlandczycy poszli po rozum do głowy i wykorzystali internet. Przed wyborami rozesłali do wszystkich kandydatów zapytanie, a co pan myśli o tańcu i co pan ma zamiar zrobić z tańcem? Ponieważ to było przed wyborami, więc każdy z nich bardzo ochoczo snuł wizję, czego to oni zrobi dla tańca. I ponieważ rozesłali to do wszystkich, wszyscy mieli bardzo dużo pomysłów, no to właściwie każda frakcja została zabezpieczona i jak któraś z partii wygrała, no to potem na piśmie było napisane, co kto zrobi i w ten sposób udało mi się bardzo dużo jakby z takich reform przebaczyć. Nasze wybory są, że tak powiem, już za rogiem, więc ja proponuję jutro 8:30 forum. Zapraszam, opracujmy strategię. Licencja jest bezpłatna? Proszę? Licencja jest bezpłatna? Tak, myślę, że oni bardzo byli z siebie zadowoleni, dumni i szczęśliwi byliby, gdybyśmy wykorzystali. Możemy jakiś tam copyright oczywiście irlandzki. Irlandia, prawda, wyspa cudów. Jeszcze jakieś głosy serdecznie? Zapraszam. Wika Majewska, ja tutaj jeszcze Haniu do Ciebie jakby w odpowiedzi, tak trochę bokiem, ale wydaje mi się, że trzeba doprowadzać do zmian systemowych i do zmian całej polityki tańca. To znaczy, jeśli jakiś polityk podejmie jednorazową decyzję incydentalną, to ona oczywiście może być zmieniona. Natomiast jeśli doprowadzimy do zmian strukturalnych i infrastrukturalnych, to wtedy wszystko jedno, czy zmieni się opcja polityczna,
takiemu kolejnemu ministrowi czy kolejnemu panu dyrektorowi departamentu jest trudniej wycofać się z wieloletnich planów zmian polityki kulturalnej. To tak tyle. Czyli jest to za słowo po prostu i wymagać, znaczy tak, to znaczy nie możemy liczyć, że oni za nas wymyślą program. To znaczy my musimy wymyślić ten program i iść z tym konkretnym programem, dobrze wymyślonym. I no, zrobić wszystko tak, jak wszystko zrobiliśmy, żeby powstał instytut, żeby oni ten program zaakceptowali. I wtedy po prostu tego się trzymać. I to, co wydaje mi się ważne, to właśnie egzekwowanie, że skoro ktoś obiecał, żeby to zrobił w na tyle wiążący sposób, żeby potem, no mówiąc potocznie, po prostu było głupio mu się wycofać, tak? Żeby to było rzeczywiście coś, do czego będzie zobowiązany i będzie można chodzić i mówić, zobowiązał się pan, tak, obiecał pan, prosimy o wywiązanie się. Czy to zmiany strukturalne, zgadzam się, oczywiście. Chciałabym tylko uspokoić, że na razie nie ma żadnych słów o tym, że instytut miał być rozwiązany, więc prosimy uspokoić. Może ja dodam, ponieważ w późniejszym terminie ucieknie mi i czasie chwila, żeby powiedzieć jedną ważną rzecz, bo zauważyłam, że wiele osób jakby spoglądając na stronę kongresu nie zauważyło jednej ważnej informacji. Raporty, które się pojawiły, są do konsultacji do 15 maja, czyli można wysłać uwagę w tonie grzecznym i nieemocjonalnym na podany tam adres i wszystkie te uwagi zostaną jak najbardziej uwzględnione, jeżeli będą uwagami merytorycznymi oczywiście, ponieważ chciałabym, żeby Państwo pamiętali o tym, że po raz pierwszy zbieramy takie informacje. Nikt nie prowadził do tej pory badań, nie ma żadnych zbiorów, z których możemy cytować czy cokolwiek. Wszystkie informacje pochodzą od Państwa ze strony internetowej. Jeżeli są nieścisłości, to dlatego, że tak do nas najczęściej dotarły. Chcemy to wyczyścić i wyklarować, także jest to proces otwarty i do 15 maja przed przygotowaniem dokumentu pokongresowego zbieramy wszystkie uwagi do wszystkich raportów. Raport Fundacji Pro Kultura oraz z Krakowa pojawią się w ciągu kilku dni również na stronie. Dziękuję. Przepraszam, jeszcze ja chciałam Weronika Szczęsna, bo tutaj cały czas słyszę tylko i wyłącznie jeden głos, czyli możliwość pozyskania tego finansowania z jednego źródła. Myślę, że jednak, przepraszam, ale chyba Państwo zapominają, że są jeszcze inne możliwości finansowania. A mając tak wspaniałe, powiem o tancerzu, czy o teatrze, czy o innych instytucjach, które zajmują się tańcem, mając tak wspaniały produkt, wystarczy tylko znaleźć osoby, które będą potrafiły na lokalnym rynku sprzedać ten produkt odpowiednio lokalnym biznesom. Jest to możliwe, to się udaje, tacy ludzie już są. Są różne możliwości finansowania, nie tylko środki z budżetu, które są bardzo okrojone. I nie dla wszystkich wystarczają. To tyle, dziękuję. Dwa pytania. Pierwsze a propos sieci. Proszę do pana Maniaka, proszę do Włodka i do Ani Królicy. To znaczy spotkanie forum w czasie kongresu. Kiedy i gdzie ma się odbyć? Czekamy, trzeba jak najszybciej to ogłosić, jeśli już. No, ale powtarzam po raz kolejny, spotkanie forum, czyli właściwie dla wszystkich chętnych, bo uważamy, że forum wtedy ma sens, że jest otwarte po prostu. Więc po prostu wszystkich Państwa zapraszam, tych, którzy brali udział we wcześniejszych spotkaniach i którzy jeszcze nie brali udziału, po prostu jutro o 8.30 w tym miejscu. Ja wiem, że pora jest nieodpowiednia, ale to wykluczy tych, którzy nie są w stanie się z nami zapisać. 8.30 rano. Drugie pytanie, ponieważ no, zabrano nam czas, te 20 minut na poprzedniego, jeśli ktoś z Państwa chciałby się, a propos tej infrastruktury, ja zwłaszcza chciałbym usłyszeć Państwa reakcję na mój projekt uchwały, do dyskusji dałem, a nie jako przedmiot wiary i tak dalej. Także jestem tutaj osoby, które z panelu też są, także... Ja chciałbym zadać pytanie do poprzedniego pana, jeśli można. Jak często wykorzystywana jest sala w Karolinie? Znaczy to mówię o widowni, o przedstawieniach. Nie ma. Pana Gromczowskiego nie ma.
Mamy chyba dość często pytanie, jak to przez podmioty zewnętrzne i... No jak często ta widownia po prostu jest zapełniana, po prostu chciałbym wiedzieć, jak chyba... widownie dla występów, nie dla prób. Dla występów. Ja mogę częściowo odpowiedzieć, to znaczy niewystarczająco na pewno, dlatego że właśnie jest problem z tym, że ona nie jest wystarczająco wykorzystywana. I stąd też zapewne postulat dyrektora Gronkowskiego o tym, żeby do nich przyjeżdżać i się o nich pokazywać, dlatego że eksploatacja takiego, utrzymanie, prawda, same koszty stałe są bardzo wysokie i one nie zwracają się w momencie, kiedy nie ma odpowiednio wysokiej eksploatacji. Sam zespół Mazowsze no, nie będzie tam codziennie występował, prawda, więc ta sala, z tego co pamiętam, ma zaprogramowane głównie weekendy, natomiast całe tygodnie bardzo często pozostaje nieeksploatowane, niewykorzystywane. A jest naprawdę, jest to naprawdę piękny, piękny budynek, bardzo funkcjonalny, świetny i ma ogromne możliwości. Także myślę, że przy naszych programach rezydencyjnych będziemy się starali też wykorzystać tę przestrzeń. Ja jeszcze chciałbym dodać tutaj na to pytanie, które pan Janusz zadał, taka też no, prywatna, ale może i teatralna opinia nasza, że właśnie tego typu projektu, o którym pan mówi, uważam, że to jest bardzo dobry kierunek i właśnie dzięki takim wizjom szerokim, na przykład tych budowy, tych centrów choreograficznych, które też pan wcześniej Roman Kuśnierz pokazywał, właśnie tego typu projekty będą, dają możliwość, że taniec wpisze się formalnie, bardzo silnie w dotacje i nie tylko w dotacje, bo to nie chodzi o to, żeby wyciągać cały czas pieniądze z państwa, tak jak tam pani zapewne jest przedstawicielem chyba administracji, że wyciągać pieniądze administracji, chociaż to jest jej obowiązkiem, to jest obowiązkiem administracji, jest to wpisane w zapewnienie kultury, ale chodzi o to, że jeżeli stworzymy narzędzia formalne w postaci budynków, w postaci właśnie sieci, to wtedy zapewniając im jakieś podstawowe utrzymanie, będziemy mogli tworzyć już za pomocą innych narzędzi, takich właśnie jakby pozaadministracyjnych, pozaformalnych, naturalny obieg sztuki na wysokim poziomie i każdego satysfakcjonujący wtedy, bo na bieżąco się ze sobą rywalizujący. Więc chciałbym poprzeć tutaj pana Janusza Marka w tym projekcie. Uważam, że jest jakby w 99% dobry. Nie wiem, ten 1% zostawiam sobie ewentualnie na przeanalizowanie tego do jutra. Ja jeśli mogłabym odpowiedzieć również panu Januszowi, mi się strasznie podoba ten wielki, to wielkie marzenie. To znaczy ja uważam, że trzeba myśleć szeroko, a nie wąsko, bo jak będziemy zbierać grosik do grosika, to będziemy mieć grosiki, a jak będziemy złotówkę do złotówki, to złotówki. Jak będziemy zbierać, jak będziemy chcieli centrum i o niego walczyć, to będziemy mieć centrum, a jak będziemy chcieć salę gdzieś w Rudarze, to będziemy mieć salę. Natomiast ja jestem absolutnie przeciwna łączeniu instytucji takich jak Instytut Tańca i Dom Tańca. W ogóle wydaje mi się, że mam jakieś takie ogólne, ja myślę, że to jest takie jakieś, wydaje nam się, że sami sobie nie damy rady i że musimy się wszyscy trzymać razem i mieszamy zupełnie też administracyjne jakby byty, które tak naprawdę wyjdą nam, których łączenie wyjdzie nam tylko i wyłącznie za złe, na złe, że tak powiem. To znaczy ja uważam, że Warszawa i przede wszystkim Warszawa, i będę tak Katon Starszy powtarzać na koniec każdej swojej wypowiedzi, Warszawa musi mieć Dom Tańca, Narodowe Centrum Tańca, a nie Warszawskie Centrum Tańca, Narodowe. Dlaczego Warszawa? Ale nie, takie centrum, które rzeczywiście... Dlaczego w którym... Warszawa, pytam się. Ale my nie mówimy, że tylko Warszawa. Ponieważ nasz kraj od lat funkcjonuje w systemie centralnym i dopóki się to nie zdarzy w Warszawie, w stolicy, która będzie mogła również pokazywać, jak wiele dzieje się na tak zwanej prowincji, jak to warszawiacy lubią mówić, spotkałam się z tym, jak mi ktoś mówi, ja to ci podziwiam, że na tej prowincji pracujesz, w tym Poznaniu. Więc ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę, że nie mamy co marzyć, że naraz powstanie 5 centrów tańca i centrów choreograficznych. Uważam, że Warszawa musi mieć centrum tańca, bo tylko wtedy będziemy mieć centrum tańca w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Krakowie. Nie, możemy mieć najpierw w Poznaniu, a potem być może w Warszawce. Myślę, że to nie, bo Poznań już mamy i nie spowodowało to przez 7 lat, żeby warszawiacy pozazdrościli. Bo Warszawa zakrywała wszystko, co trzeba. Proszę Państwa, proszę się nie cieszyć tą Warszawą tak bardzo. Słuchajcie, ja uważam, dobrze, to jest moje, ja jako tu Leśnierowska młodsza będę powtarzać, że uważam, że Warszawa powinna mieć Dom Tańca, ale to powinien być właśnie Dom Tańca, Tanz House, tak, w takiej formule, jaką wypracowały europejskie kraje. Brawo. To tam szkoda, nie wiem, znajdźmy polski nazwę. Natomiast nie łączymy instytutu z Domem Tańca. To znaczy, jeżeli ja się mogę odnieść do tej idei połączenia instytutu z Domem Centrum Tańca, wydaje mi się, że to jednak
zniwelowałoby ten poziom neutralności, jaki staram się mimo wszystko trzymać w instytucie. Wydaje mi się, że ta droga jest właściwa. I po drugie jest problem czysto formalny tego, jaki natury instytucją powinien być Dom Tańca czy też Centrum Tańca, bo wydaje mi się, że instytut jest pod agendą ministerstwa, tak? Połączenie go z, na przykład z instytucją samorządową no, nie jest możliwe. Więc jest to kwestia czysto praktyczna, że są to dwa byty z różnych światów mimo wszystko. Takie jest moje wstępne zdanie na ten temat. Chciałbym odpowiedzieć, żeby uniknąć pewnego nieporozumienia. Ja mówiłem o jedności budynku, a nie jedności instytucji. Niestety, panie Januszu, publicznej, w obrazie publicznym będzie zawsze utożsamiany jako jedna instytucja. I znowu możemy się obrazić na społeczeństwo, że tak sobie niedokształcone wymyśla, przecież to jest osobne, ale możemy też zrozumieć ten fakt i po prostu od razu nie promować wersji połączenia tych dwóch miejsc. Ja uważam, że instytut ma siedzibę i pewnie będzie miał lepszą za chwilę i większą i będzie się rozrastał, a Warszawa potrzebuje sceny, na której będą się mogli regularnie pokazywać zarówno warszawscy artyści, jak i artyści z całej Polski, jak i zespoły ludowe, jak i zespoły tańca dawnego. Takie centrum neutralne, które po prostu pokazuje, jak bogate jest tak naprawdę to środowisko i jak wiele zaskakujących często zjawisk dzieje się w najróżniejszych miejscach naszego kraju. A więc to jest oczywiście, wydaje mi się, powinno mieć swojego dyrektora, swoją radę programową, prawdopodobnie obieralnego. Jest ileś wersji oczywiście już dawno wypracowanych przez naszych kolegów na całym świecie. Będziemy zapewne musieli adaptować to do polskich warunków. Ale ja jednak jestem separatystką. Tak? Znaczy, forum powinno być instytucją samodzielną, niezależną od Instytutu Tańca. Znaczy centrum. Nie forum. Nie, forum, otwarte forum środowisk twórczych powinno się ukonstytuować i być niezależną, będącą partnerem środowiskowym dla Joasi. No, ale to jest nawet 30 wypowiedzi. Tak, a Warszawa powinna mieć swoje centrum. Czy większa ilość Państwa mogłaby się do tego ustosunkować? To znaczy, czy Państwo wolicie, żeby te dwa twory, które w wizji swojej zaproponowały, były pod jednym adresem, czy pod dwoma oddzielnymi? Każda z wersji ma swoje plusy i minusy, jak wszędzie. Panie Januszu, wydaje mi się, że ta materia jest zbyt słabo zbadana, żeby teraz prosić to jakiś wotum na publikum na dzień dzisiejszy. Też prawda. Głosowanie nie zarządza. Natomiast no, chciałbym, no bo tak Janusz wyszedł trochę przed szereg, ale czy rzeczywiście Konwys przewiduje, bo to ma jakiś układ, czy to jest w ogóle? No więc właśnie. Tam sformułowane postulaty, z pewnością. Czyli postulaty, a uchwały nie, tak? Tak. Wnioski, tak. Chyba, że zostanie wyrażona taka ogólna wola. Aczkolwiek wydaje mi się, że przy rozległości problemów oraz ich skomplikowaniu podjęcie jakiejkolwiek jednolitej uchwały zajęłoby nam 2 miesiące, a nie 3 dni. Także ja mogę wynająć salę za resztę budżetu, mogą się Państwo zdecydować. Ale wydaje mi się, że przez 3 dni jest to bardzo ryzykowne podejmowanie takiej uchwały, moim zdaniem. Ja jestem za tym, żeby na początek jednak dać sobie czas i przemyśleć wszystko jeszcze. Jeszcze, drodzy Państwo. Jeszcze, ponieważ osoby się nie palą. Zostałem zaatakowany po panelu przez koleżankę, delegatkę z Wrocławia. Dlaczego wśród tych 4 miast, które wymieniłem na centra tańca, jest Kraków, Gdańsk, Warszawa, Łódź? Myślę, że wydawało mi się, że w miarę jasno, że tak powiem, przedstawiłem argumentację, czyli tą dysproporcję między gigantycznym potencjałem, ilością i, że tak powiem, artystów środowiska, doskierającym brakiem dostępu do infrastruktury, że ten kontrast w tych 4 miastach jest największy, że tak powiem. A dodałem jeszcze, że tą sieć, jakby, czy szkielet, uzupełniałyby dofinansowane, jakby wzmocnione instytucje w innych miastach, które byłyby jakby takimi quasi-centrami, wymieniając właśnie Impact, Teatr Capitol, Centrum Kultury w Lublinie i tak dalej. Ciekaw jestem, i tak jak powiedziałem, że ja dałem te 4 miasta, które moim zdaniem tam powinniśmy zacząć walkę na tym pierwszym kongresie, bo na trzecim kongresie możemy o następne 8 czy 4 wystąpić. W każdym razie ja podałem to pod dyskusję Państwa. Nie wiem, jaki jest stosunek Państwa do takiej koncepcji, żeby na razie tylko te 4 miasta wyznaczyć i plus wsparcie tych centrów choreograficznych.
ale został głos wypowiedziany, wypowiedziana koncepcja. Rzeczywiście, może zostawimy to do przemyślenia, do chyba łatwiejszych dyskusji kuluarowych przy kawie i w innych okolicznościach. Także dziękujemy Państwu i gratulujemy. Tak, dziękujemy Państwu za uczestniczenie w tym panelu. Oddam jeszcze raz Pani Kulc. Tak jak Państwo zauważyli, zostało jeszcze 10 minut. Jeżeli naprawdę nie ma żadnych głosów, to chciałam przypomnieć, że jutro kongresowe dyskusje zaczynają się o godzinie 10. Tak jak już wcześniej było mówione, o 8.30 spotkanie forum tutaj. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział. Jeśli ktoś jeszcze ma siłę, to zapraszam do zapoznania się z instalacją Amiry Bocheńskiej, które Państwo pewnie już widzieli, bo już przechodzili koło niego, bo znajduje się na dole przy wejściu do biblioteki. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro w nie ogromnej ilości, dużej ilości osób dziś.